Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Dzisiaj występujemy dla Was z programem Wajmenów. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i wspierajcie nas na Patronite. Tak właśnie, zapraszamy na nasze social media, a tymczasem poznajcie nowy rocznik w Akademii Yamady. Hej, jestem Katsuko i moja postać to Okami Yuri. Lodowy smok, który wraca do rodzinnej twierdzy, aby opanować siebie i swoje moce. Cześć, jestem Smoczarka. Gram Kibokodoku, gargulcem, który budzi się z 500-letniego snu. Cześć, jestem Nelly i gram Hanabarą Itsukim, wiedźmiarzem, który porzuca służbę świątynną i pragnie odkryć swoje nowe przeznaczenie. Hej, jestem Strzyga. Gram półjapończykiem starym Yamaguchim, kukułką i samozwańczą gwiazdą. A ja jestem Nasty i będę waszą mistrzynią ceremonii. Co? Kto? Jak najszybciej trzeba sprawdzić. Podbiegamy do nich. Odwracamy pewnie, tak? Kto to jest, tak? Odwracacie Shinjiro. To była moja pierwsza myśl, ale chciałem się upewnić. Gdzie jest ranny? Szybki rekonesans, skąd krwawi? Brzuch, ale to wygląda jakby już przestało krwawić. Gdy przykładasz palce, żeby wyczuć jego puls, go nie ma. Ewidentnie kliniczne dowody wskazują na to, iż ten osobnik jest martwy. To nie może tak być, przecież ktoś zna pierwsze resuscytacje. Co? Star, on nie ma pulsu. Kibo, czy przekraczasz mury? A mam wybór? Tak. W momencie, kiedy Kibo przechodzi jako ostatni, widzicie, jak nagle zmienia się w kamień. Znaczy w taką chodzącą kamienną rzeźbę, czy znowuż wraca do postaci lwa? Nie, absolutnie wraca do postaci lwa, nieruchomego lwa posągu. Tsuki jest na tyle w szoku, że skupia się po prostu na Shinjiro, a to, że Kibo się zmienił w tym momencie, nie jest ważne. Umiesz mu pomóc, Star? Umiesz? Spróbuję, widziałem w filmach. Star próbuje pierwszą pomoc. To ty uciskaj tutaj, a ja będę dmuchał. Można bez oddechów. Można bez oddechów? Star nie wie, Star widział tylko to z oddechami, to... Ale jak? Pokaż. Prosi cię o jakieś instrukcje, no bo jest tak w szoku, że nie jest w stanie myśleć. No to Star pokazuje to, co zapamiętał z filmów. Ucisk, 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 dmuch, dmuch, ucisk, ucisk, ucisk. Dokładnie. Wraz w rytm własnego serca próbujesz pół minuty. Czujesz, jak krachnęło coś pod twoimi palcami. Musiało być to żebra. Nic nie pomogło, nic nie działa? Próbujesz jedną minutę, półtoraj, dwie. Wygląda na to, że nie jesteś w stanie nic zrobić. I teraz przejdźmy sobie do Yuri. Okami, budzisz się z kołowa ciały. Masz wrażenie, że nie, absolutnie nie znasz tego pokoju. Kręci ci się niesamowicie w głowie, a podłoga jest równie ruchoma co ocean. Musiałeś strzałka. Zostałeś jakoś otruty? Naćpany? Czy tak wygląda bycie na haju? Jeżeli tak wygląda być na haju, no to Yuriemu to się nie podoba i najchętniej dalej by wrócił spać. Myślę, że z powrotem zamyka oczy i próbuje jakby oczyścić swój umysł w ten sposób. Zamykasz oczy. Otwierasz oczy. Siedzisz. Już nie leżysz. Próbujesz wstać. Nie możesz. Czujesz, że twoje dłonie i stopy są skrępowane, a ty siedzisz na krześle. Coś. Zapala się ostre światło. Słyszysz śmiech. Perlisty kobiecy śmiech. Myślę, że Yuri dalej może parę razy mruga, a potem odchyla głowę do tyłu i znów zamyka oczy.
Nie, on ewidentnie nie ma ochoty myśleć, co się w ogóle dzieje. Nagle czujesz lodowatą wodę pokrywającą twoje ciało. Co to za maniery? Zasypiać w gościach? Juri lekko się wzdryga, ale tak to... Właściwie to nawet przyjemne uczucie. Chyba nie wie, kogo porwała, bo to naprawdę miłe, orzeźwiające uczucie i właściwie nawet bardzo dobrze się czuje dzięki takiemu lekkiemu prysznicowi. Tak, na ciebie działa to równie dobrze jak kawa. Czujesz zapach, zapach perfum, zapach jaśminu? Nic ci to nie mówi. Chociaż może gdzieś już czułeś ten zapach. Chyba Juri się lekko zaciąga właśnie tym zapachem. Tak po chwili twierdza. Nie przypominam sobie, żebym przyjmował jakiekolwiek zaproszenie w gości. Cóż, to zaproszenie nie zniosłoby odmowy. Aż tak delikatne masz serce? Myślę, że właśnie w tym momencie Juri wreszcie otwiera oczy i no, patrzy tak naprawdę pod światło, więc dalej nic nie widzi. Ale no, już w tym momencie kobieta, więc przecież ona raczej będzie widzieć, może zobaczyć jego jednak niezadowolone spojrzenie. Niezadowolone? Niezadowolone. Ha. Okami. Nigdy nie był rodem, z którym trzeba było się liczyć. Nie wiem. Jedyne, co słyszałem, to stare historie. Nie byłem ich uczestnikiem. Cóż, ignorancja potrafi zakopać do grobu. Jeżeli nie trzeba liczyć się z moim rodem, to czemu w ogóle tu jestem? Ha, cóż, jesteś tutaj, bo mieszkasz w przybytku swoich przodków, a w tym momencie miejscem, którym zarządza Yamada. Czy w głosie tej kobiety jest jakiś ton co do Yamady? Ewidentnie go nie lubi, czy też tak po prostu stwierdza? No, myślę, że tak po prostu stwierdza. Zwykły przypadek. Ach, przypadek. Cóż, moje źródła mówią co innego. Ciekawe na źródła w takim razie. Ponieważ niedługo zamierzałem zabawić w tej twierdzy. Cóż, niedługo skończyło się szybciej niż myślałeś. Myślisz, że ktokolwiek przyjdzie na twoją pomoc? Przecież to jest banda nieudaczników. Juri w tym momencie faktycznie zastanawia się, czy ktokolwiek wie, gdzie jest? Czy ktokolwiek zauważyłby jego zniknięcie aż do rana? Prawda, ta kobieta, a ile ta kobieta? Ale raczej jednak damski głos. Zdecydowanie damski głos. Kobieta może go już... Właściwie może z nim zrobić wszystko w tym momencie. Na pewno wie, że jest z rodu Okami. Czy wie coś więcej o nich? Czy wzięła jakieś środki zapobiegawcze? I tak naprawdę w głębi duszy Juri się boi. Tak jakby, żeby potęgować ten strach, czujesz prąd elektryczny przepływający przez twoje ciało. Ja się też tego nie spodziewałam. A za dużo? Nie, spokojnie. Nie jakiś mocny, ale taki, że żeby pokazać, kto tu ma władzę w tym momencie. Juri zaciska mocno oczy i pięści, że jeszcze nie okazuje strachu. Boi się, bo to faktycznie się boi. Pytanie tak naprawdę jest, czego najbardziej się boi. I przejdziemy do reszty, co? Stara i Tsuki, co robicie? Jesteście całkowicie świadomi i przekonani, że Shinjiro jest martwy. Padł trupem. Już nie ma co zrobić. Już nie ma jak mu pomóc. Żeby tego było mało, gdy tylko Kibo przekroczył mury otaczającego was zamku, z powrotem zmienił się w kamień. W kamienny posąg, który nie może ruszyć się nawet o milimetr. Boże, kochany, wszystko idzie zupełnie nie tak. Ten tutaj się zamienił w kamień z powrotem. Do samego świtu się pewnie nie odmieni. Itsuki-kun,
Widzisz, jak Itsuki po prostu klęczy nad tym ciałem, nie rusza się i zaczyna mówić, ale to niemożliwe. Dlaczego? Dlaczego on nie... Jak to się stało? To niemożliwe. Na pewno jest jakiś sposób, żeby mu pomóc. Musimy go stąd zabrać. Nie może tak leżeć. Teraz my nic nie pomożemy. Yuri! Musimy pomóc Yuriego, bo przecież... Ale nie zostawimy tak go tutaj, nie zostawimy tak Shinjiro. Przeszliśmy przez furtę, czy przeskrobaliśmy się przez mur? Jak to wygląda? Wygląda to tak, że po prostu z racji tego, że to już nie jest miejsce warowne, ten mur ma po prostu dziury co jakiś czas, żeby móc swobodnie przejść. Ale posąg lwa jest raczej dosyć duży, nie? Jak się zatrzymał dokładnie Kibo? Czy to jest zaraz za murem? Tak zastygł? Może tak na stojąco jest, może goś tak... Nie jest na stojąco, jest tak jakby milimetr, może centymetr za murem, jako rzeźba, która powinna stać obok innych rzeźb przy wejściu do zamku. Czyli ciężka rzeźba, ale którą da się popchnąć, żeby spadła na drugą stronę. No spadła, no to jest płaski teren trochę pod górkę. Jak jeden centymetr, to może... Wystarczy ją popchnąć, żeby upadła i w locie mógłby się odmienić po drugiej stronie? Czy dobrze myślę, że to mogłoby tak wyglądać? Albo go przesunąć? Może spróbujmy po prostu, o. Próbujcie! Chodź Itsuki-kun, pomóż mi przepchnąć go! Na pewno Itsuki jest tak w szoku, że chyba musisz go pociągnąć za ramiona, żeby zareagował jakkolwiek. To na pewno potrząsnę nim. Itsuki-kun, pomóż mi, bo nic nie zrobimy. A co, jak nic nie działa, to chlasnę go też, a co? Przepchnąć jednotonową rzeźbę? Powodzenia! Myślę, że po tym plaskaczu... A! Itsuki wstaje i tak... Ale jak chcesz tą rzeźbę? Jak chcesz Kibo przesunąć? Przecież to jest... Nie damy rady! Może to tylko centymetr, może się uda, spróbuj. Jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. No to musimy mieć jakiś impet, nie wiem, rozbiegnąć się w jego kierunku i popchnąć całe siłę. Ja tego inaczej nie widzę. Albo ja jestem za słaba, żeby to zrobić. Jak dwójkę spróbujemy naraz pchać, to może się uda. Chodź szybciej, nie ma czasu. No to biegnę za starem i próbuję przepchnąć Kibo z całej siły. Pchacie. I pchacie. I pchacie. I jedyne, co się zmienia, to wgłębienia pod waszymi butami. Starkun, to nie damy rady. Dobra. Dobra, to musimy za Yurim. Tutaj już nic nie działamy. Pokazywał w tamtą stronę, nie? I tam, w tamtą stronę pokazuje do Uckiego. Ale ślady krwi kończą się przy Shinjiro, jak rozumiem. Nie wiem, czy jest sens dalej biegnąć za nim. Może wcale nie chcieli go zabić, może chcieli go tego porwać. Przecież jakby chcieli zabić, to by zamili na miejscu. Shinjiro zginął. Może chcieli wziąć zakładnika, nie wiem tego teraz. Gdzie chcesz lecieć? Będziemy tutaj stać i się zastanawiać. Musimy coś zrobić. Nie ma nikogo innego, więc pomożesz mi czy nie? Pomogę. Tylko boję się, że może się jeszcze komuś innemu stać krzywda, któremuś z nas, po prostu. Ale chodź, dobra, pobiegnijmy, szybko. Tylko rozglądaj się, żeby nie było jakiejś pułapki. Czekaj. Może stoją gdzieś, czekają, przecież jesteśmy tak głośno, cholera jasna. I chcesz tam iść, mimo wszystko. No przecież nie zostawimy tak Yuriego. Dobra, sprawdźmy, czy w ogóle jest tutaj w okolicy. Podejrzewam, że go zabrali już. Nie czekaliby z tym na nas. No to... Pobiegnijmy do końca tej drogi i jeśli go nie znajdziemy, to wrócimy. A ty, czekaj! Itsuki, ty nie masz czegoś od kogokolwiek, od Yuriego nie masz... mówiłeś, że to coś pomaga, tak? Może coś to nam da. Co ty masz tam za te twoje moce? Chcielibyśmy się wrócić z powrotem do pokoju Yuriego. Nie wiem, chcesz teraz to zrobić, czy chcesz zobaczyć... Potrzebne ci ubranie Yuriego! Cokolwiek, co należy do niego. Masz coś przy sobie? Star będzie spróbował się koncentrować i będzie próbował się przemienić w Yuriego. Ale masz jakieś rzeczy na sobie jego? Spróbuję. No chyba potrzebujesz do tego rzeczy. No właśnie, chcę spróbować przy... Nie, jeśli żadne z nas nie ma, ani ty,
to będziemy musieli się wrócić z powrotem do twierdzy. Spróbuj, może mi się uda. Próbowałem coś ostatnio. Próbowałem coś, coś mi wychodziło czasami, że przywołałem ubranie. Może teraz się też uda. No to spodziewam się rzutu na Dark z domu zasadowego ruchu, który wymyśliliśmy. Zgodnie z zasadami tworzenia ruchów. Ruch nazywa się garderoba pod ręką. Cholera jasna. Ale to tylko oznacza, że mi się nie udało tego konkretnego. Widzę, jak Star się mocno skupia i mu nie wychodzi. Star jest dalej starem. Na 6 minus MG wybiera ubranie, które przyzywasz. Tak. Powiedz mi, jakie masz ubrania? Przypomnij mi. To tak, mam ubranie Kibo, dwa ubrania Juriego, bunty i ubranie André. Wiesz co? Tak, przyzywasz ubrania Kibo. Zaczynam się przyglądać, kogo się przemieniłem. Widzę, że to zupełnie nie to, co miało być. Tak, Itsuki, widzisz Kibo stojącego przed tobą. Widzisz Kibo zmienionego Kami również przed tobą. Stark, chyba ci nie wyszło. No cholera, wiem, że mi nie wyszło, no! A! Dlaczego akurat w tym momencie? Dobra, nie wiem, Trochę konfundujące jest to, że... Daleko mamy te pokoje? No nie macie daleko tych pokoi, no z dołu byłoby na pewno dalej. Dużo dalej. Nie, myślę, że musimy teraz wybrać. Musimy się wrócić do twierdzy, jeśli chcemy jak najszybciej zobaczyć, gdzie jest Yuri. To chodźmy, to chyba nam najszybciej wyjdzie, bo jak będziemy ich szukali, to czas... Czas nam zszedł i Tarowi się też już powoli załamuje głos. Czy biegniecie. Okej, okay. Przebiegacie przez mury, które stoją niedaleko i w tym momencie Kibo, budzisz się nago za murami. Co? Co się stało? Tak patrzę na was. Widzisz tylko ich tyłki odbiegające, w sensie tyły, przepraszam. Tak, i widzę tyłek w mojej jukacie. I widzę Shinjiro przed sobą. I widzisz martwego Shinjiro przed sobą. Sięgnę do niego? Tak, jesteś w stanie. Próbuję. Czołgasz się po tej ziemi i widzisz z odległości tak dalekiej jak odległość twojej dłoni twarz Shinjiro. Rzuć sobie na Dark. 6. Nie dzieje się nic, o czym byś wiedział. Okej, okay, ale jeżeli jestem w stanie po niego sięgnąć, to przynajmniej próbuję go stamtąd zabrać. Tak, jesteś w stanie go wziąć jakoś na swoje, może nie ręce, ale może jesteś w stanie przeciągnąć go chociaż po ziemi? Próbuję jak najdelikatniej, chociaż nie wiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Opisz, co próbujesz robić. Wiesz co, spróbuję złapać go pod ramiona, po prostu. I przesunąć, bo sam, nie wiem na ile jestem w stanie wyjść poza mury i chyba próbuję jak najmniej, bo boję się za chwilę znowu zmienię się w kamień, ale chcę do niego dosięgnąć. Ale ty jesteś poza murami. To właśnie w tym momencie zdaję sobie z tego sprawę, że tak mury, Shinjiro, to po prostu biorę go na ręce. Robisz parę kroków i czujesz zajebiste uderzenie w serce, jakby ci coś nagle biło w nań sztylet. Weź sobie jedno obrażenie. To konsekwencja fejla. Co nie zmienia faktu, że mój wzrok automatycznie kieruje się w to miejsce, czy cokolwiek widzę, czy... Co się dzieje? Co się do wszystkich demonów dzieje? Ale czujesz niesamowity ból. Nie wiesz dlaczego tak bardzo boli cię to, że widzisz, że niesiesz Shinjiro, martwego Shinjiro na swoich rękach. Te ręce drwą i myślę, że zupełnie niekontrolowanie zaciskają się na jego ciele. Na coraz chłodniejszym ciele. I myślę, że wystarcza mi opanowania na tyle, żeby przekroczyć mury i po prostu osunąć się jak szmaciana lalka na trawę. Shinjiro-senpai... To nie może tak być. Co się wydarzyło? Shinjiro-senpai... Shinjiro-senpai... Po twoich policzkach zaczynają spływać łzy w niekontrolowanej ilości. Nie rozumiesz dlaczego, w sumie nie pamiętasz, czy kiedykolwiek płakałeś, a teraz płyną same. Co się dzieje? Dlaczego?
z zewnątrz to będzie bardzo głupie, ale myślę, że po prostu pytam Shinichiro, dlaczego? Nie bardzo wiedząc, czy pytam o to, dlaczego on nie żyje, czy dlaczego to coś się ze mną dzieje. Po prostu czujesz się tak, jakby ktoś złamał w pół twoją duszę. I myślę, że taki widok takiego po prostu klęczącego Kodoku z Shinichiro w ramionach, pozostała dwójka, jeśli wróci w to miejsce, trafi. Przeskoczmy tutaj do naszego Okamiego. Okami, mam nadzieję, że już rozumiesz, w jakim jesteś położeniu i nie będę musiała dokładać większej siły rażenia. Okami z powrotem otwiera oczy, stara się opanować. Myślę, że jak najbardziej rozumiem, że ty tu rządzić, chociaż dalej nie rozumiem, czemu akurat i ja marny sobie cel wybrałaś z jakiegokolwiek powodu. Tak, najsłabsze ogniwo. Czyli powinnaś też widzieć, że za dużo osób za mną nie zapłaczy. Dobrze wiedzieć, zanim zaczniemy poważniejszą rozmowę. A teraz powiedz mi, chłopcze, czym dokładnie jest Szkoła Yamady? Porwałaś mnie i naprawdę tego nie wiesz? Tak, Yuri, wydaje się być całkowicie zaskoczony tym. Czy w takim razie to jednak chodzi o jego rodzinę, a nie o Yamadę? Czy może jednak wie, że ten coś kombinuje, ale nie wie dokładnie co? Odpowiadaj. No cóż, dla mnie to tak naprawdę więzienie, ale chyba nie takiej odpowiedzi oczekujesz. Nie, nie, jak najbardziej. Mów dalej. Cóż więcej mogę powiedzieć? Po prostu dziadkowie mnie tam odesłali. Ni mniej, ni więcej. Nie o to pytałam. To o co pytałaś? Czym jest Szkoła Yamady? Miejscem, gdzie niby mam się nauczyć kontrolować, ale jakoś to nie wychodzi. Co z mutantami? Co? Jakimi mutantami? Przecież wiem, że wszyscy jesteście mutantami. Jak śmiesz? Tak, tutaj odzywa się jego pycha, przecież on jest smokiem. Co jak śmię? Jesteście zagrożeniem dla całego kraju. No właściwie nie powiem, że nie jestem zagrożeniem. Czyli nie dość, że porywa młodych chłopców, którzy mają w sumie gen Y, to jeszcze w dodatku ich tam więzi. Co? Jakie porywa? I zmusza ich do bycia ich bronią. Co? Nie! Jakim więzieniem? Znaczy więzieniem psychologicznym. Chodzi o to, że chcę wrócić do dziadków, a nie, żeby być w tej szkole. Boże, co ty sobie ubezdurałaś, kobieto? Ach, czyli jesteś największą ciamajdą. No cóż, przypominam, że ma łatkę niezdary, więc to on się z tym nie będzie kłócić, naprawdę. Ale ona może o tym nie wiedzieć. Właśnie to jest ten problem z tymi łatkami czasami. Tak, nie należy do najbardziej wysportowanych osób, masz rację. I wydaje się wziąk, no, naprawdę obrażony, że w ogóle tutaj z nim w ten sposób rozmawia. Wstaję. Słyszysz odsuwające się krzesło, stukot paznokci o blat biurka. Teraz widzisz nawet ich kolor, ponieważ zasłoniły troszeczkę światło, są lawendowe. Wstaje, nie widzisz jej twarzy, ale widzisz jej kruczoczarne włosy sięgające aż do samych łokci. Przychodzi, dotykając się po ramieniu i dojeżdżając aż do szyi. Yuri zamyka oczy. Zapach jaśminu uderza w twoje nozdrza jeszcze bardziej niż wcześniej, a ty czujesz jej ciepły oddech na swoim uchu. Mówi, dobrze chłopcze, co jeszcze wiesz? Raczej nic, co by się tobie przydało z takim zdegustowaniem. Nie obchodzi mnie, co myślisz, co mi się przyda, a co nie. Nagle, bardzo szybkim, zwinnym ruchem, nawet nie zauważyłeś, kiedy poczułeś zimny metal przy swojej szyi. Zaraz. Już raz ktoś cię trzymał w ten sposób. Zimnym metalem? No, spodziewasz się, że to jest nóż. Czyli, jak rozumiem, kojarzę ten nóż, który kiedyś przyłożył mi André.
masz taki flashback po prostu z tego momentu przez to uczucie. Ja nie mówię, że to jest ta sama osoba, ja mówię, że masz flashback w tym momencie. Okej. Jak się czułeś w takiej sytuacji, kiedy ostatnio ktoś ci tak zrobił? Rozumiesz, o to mi chodzi bardziej. Wściekły. Naprawdę wściekły. I to była ta złość, którą wtedy trzymałem w sobie. Tą, którą teraz darzę dalej Andrę, więc to jest... Jeżeli cię uwolnię, to wiem, że będę chciał ją zniszczyć. Dobrze, przejdźmy do reszty. Star i Tsuki, jesteście w pokoju Yuriego. Co robicie? Tsuki rozgląda się, czy jest jakaś pierwsza lepsza rzecz, która należy do Yuriego, która leży na jego szafce, na jego łóżku, cokolwiek. A wiesz, które łóżko jest jego? Byłeś w tym pokoju? Poużywane! Nie. Ale Star był. Moment takiego skonfundowania Starkun. Które to łóżko? To tutaj. Na pewno biurko Yuriego jest dość mocno obstawione, książki i przebory. Ale zaraz, przecież Itsuki widział to biurko. Tak, Itsuki widział to biurko. Więc instynktownie mógł po prostu tam podejść i chwycić pierwszą lepszą rzecz z tego biurka. Wiesz co, tak pierwsza lepsza rzecz nie, ale twoja ręka z jakiegoś powodu kieruje się w stronę szuflady, w której wygląda na to, że widzi ten dziennik. Dziennik? Czy może coś innego, jeszcze bardziej wartościowego? Itsuki jest przekonany, że to należy na pewno do Yuriego, więc chwyta to i wyciąga. Star, daj mi chwilę, muszę się skupić. I siadam z tym dziennikiem na łóżku, próbuję się uspokoić, bo jednak jestem pod działaniem silnych emocji. Zamykam oczy i zaczynam chodzić w ten trans i próbować zobaczyć to, co widzi Yuri, mówiąc. W jaki sposób trzymasz dziennik? Opisz mi dokładnie, proszę. Myślę, że chwytam go w ręce i kładę sobie przy klatce piersiowej tak rękami skrzyżowanymi. Okej, dobrze. Pozwól mi zobaczyć to, co widzi Yuri. Mówię sam do siebie szeptem. Wiesz, że masz rzucać. No pa. Nawet w takiej chwili. Otwierasz oczy swojej wyobraźni, które są również oczami Yuriego. Oślepia cię coś. Mrugasz kilkukrotnie i zdajesz sobie sprawę, że siedzisz związany na krześle, a przed tobą stoi olbrzymia lampa, świecąc prosto w twoje oczy. Czujesz zapach jaśminu oraz klikające obcasy. Czujesz strach, czujesz się mokry, czujesz się, w sumie nie do końca jesteś pewien, co czujesz. Kołotają ci się myśli jedna za drugą, czego ona ode mnie chce, co ja tutaj robię, gdzie ja jestem. Co to ma wspólnego z Yamadą, czy może chodzi o moją rodzinę? Ja nie chcę już wracać do tej przeklętej szkoły. Nic takiego by się nie stało, gdybym wcześniej wrócił do dziadków. Dlaczego oni mnie tu posłali? Czujesz wędrujące po barku, aż do szyi, paznokcie, słyszysz zdradziecko słodki szept i ciepło na swoim uchu, ciepło oddechu. Twoje oczy zamykają się, słyszysz, gadaj, co jeszcze wiesz o szkole Yamady? Ha, ale co ja mam ci powiedzieć? Przecież nic takiego sensownego ode mnie i tak nie wyciągniesz, ja nic nie wiem. Czujesz, jak wylewają się słowa z twojego gardła. W tym momencie czujesz metalowe ostrze na swojej szyi. Czujesz flashback, który trochę cię wytrącił z równowagi, ponieważ Yuri nic nie mówił, że był kiedykolwiek przez Aratę również w ten sposób było mu grożone. Wytrąciło cię to. Wracam do siebie. Widzisz, jak Itsuki odruchowo łapie się za gardło, i zaczyna mrugać tak bardzo intensywnie. Widziałam, jak go przesłuchuje. Przesłuchuje światło ostre, gdzieś jest trzymany. I chyba ktoś mu chce zrobić krzywdę. Kto go przesłuchuje? Nie widziałem tej osoby.
słyszałem tylko obcasy i zapach jaśminu. Czułem zapach jaśminu. I to światło strasznie przeraźliwie oślepiało moje oczy. Także nie byłem w stanie nic dostrzec. Wiesz, gdzie jest? Nie mam pojęcia, gdzie go trzymają. Nie mam pojęcia, gdzie go trzymają. Nie, wiesz co? W momencie, kiedy pyta, czy wiesz, gdzie go trzymają, tak jakby nie jesteś w stanie powiedzieć, gdzie, ale jakoś masz wrażenie, że intuicyjnie może byłbyś w stanie tam trafić. Tylko to by się wiązało z chodzeniem po całym mieście i szukaniem tego miejsca. Ślepy strzał, Star, Kun, ale może byłbym w stanie znaleźć to miejsce? Tylko musiałbym przejść po mieście bardzo szybko i znaleźć jakiś punkt zaczepienia, cokolwiek. A co jakbym... Skoro czuję jakiś związek z tym miejscem, może byłbym w stanie, nie wiem, wyczuć to na mapie. Masz papierową mapę? Ja mam tylko komórkę. Zadziałasz na z komórki? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale zaraz, no... Jakiś, nie wiem, przewodniku może będzie mapa, albo tutaj gdzieś na ścianie jest mapa. No, kurczę, jesteśmy w twierdzy. Gdzieś na pewno jest jakaś mapa i widzieliśmy tą mapę. Jak Tar czekał na Cukiego, jak tam... Dla ciebie to był ułamek sekundy. Aha. No to w takim razie tak chciał się przemienić z powrotem w tym czasie, jak będzie czekał. No to więc ja zaczął... Znaczy rozbierasz się. No nie, pytanie, czy mogę odwołać. Te ciuchy się smapują. Aha, dobra. No to w takim razie bym musiał pobiec do pokoju z powrotem. No to znowu lipa. Ci Cuki się już przyzwyczają do twojego wyglądu. Już go to nie konfunduje. Cały czas widzisz i słyszysz Kibo, ale wiesz, że to jest Star i absolutnie ci ta twarz do tego języka japońskiego nie pasuje. W sensie masz zgrzyt, niesamowity zgrzyt pomiędzy pięknymi, kwiecistymi wypowiedziami i łamaną japońszczyzną. Dobra, może trochę bardziej... Jap English. Jap English. O, właśnie. To Itsuki cię po prostu... Ma zgrzyt, jest skonfundowany, ale już ogarnia, że to nie ty, więc tak stara się nie przejmować tym. Słuchaj, znajdźmy tą mapę jak najszybciej. I na pewno w tej twierdzy gdzieś jest mapa. Kibo. Tak, droga MC? Czujesz, że się zwyczajnie zmęczyłeś. Czujesz, jak już nawet nie jesteś w stanie płakać. Już po prostu wszystko ci absolutnie wyschło. Siedzisz nad tym martwym ciałem na klęczkach i nie jesteś w stanie na pewno w żaden sposób mu pomóc, wiesz to? Nie pomogę mu, ale nie zostawię go tak tutaj na ziemi martwego, chociaż zabiorę go do budynku. Tyle mogę zrobić teraz. Wstaję, potykając się i po prostu idę do najbliższego wejścia. Prawdopodobnie będzie to wejście przez ogród i przez gabinet Yamady. Możliwe. O ile jest otwarty, może gdziekolwiek indziej, ale no nie jest to główne wejście na pewno, to nie ta strona twierdzy. Drzwi są otwarte na oścież. Wchodzę i po prostu rozglądam się, szukając jakiegoś... To może głupie, ale jakiegoś miękkiego miejsca, nie wiem, kanapy, czegokolwiek, nawet... Kurde, dywanu! Byleby tylko jego ciało nie leżało na zimnej ziemi. Tak, znajdujesz kanapę. Kanapę może, na której nie siedziałeś zbyt często, ale zdarzało ci się. Układasz go spokojnie. Układasz jego ręce tak, żeby nie spadały. Zamykasz jego powieki. Rzuć na dark. Okej. Okay. 9. Wiesz co? Coś jest nie tak. Coś jest w chuj nie tak. Wyczuwasz to i robisz automatycznie skok, gdzie ostrze przecięło właśnie powietrze. Odwracam się natychmiast, to jest po prostu odruch. Jest ciemno. Widzisz postać praktycznie czarną, białą farbę na jego ciele. Widzisz, jak nie planuje dawać ci w ogóle chwili wytchnienia. Widzisz, jak ostre sierpy w jego dłoniach atakują cię dalej. Pierwszy odruch to po prostu zablokować atak i nie cofać się, uderzyć. Rozumiem, że volatile.
9 ponownie. Jakie są tam rzeczy na parszal walce? Na parszal walce, o diabli. Dobra, to albo ktoś się dowiaduje coś o twojej naturze, albo wchodzisz w swoje mroczne ja. No albo MC decyduje o obrażeniach. Stajesz się swoim mrocznym ja. Ja myślę, że to jest doskonałe. To wszystko ich wina. To, że on tam leży martwy, to jest wszystko ich wina. Tego przede mną i tych pozostałych. Ale to był częściowy, więc chyba właśnie dlatego trafiam. Przeciwnika. Tak, bo już nie mam żadnych skrupułów. To nie chodzi o obronę siebie, czegokolwiek, że już nie ma czego bronić, po prostu zniszczyć, rozszarpać to coś przede mną, rozszarpać ich wszystkich. Myślę, że może nawet nieświadomie rzucam się skłami, których nie mam, ale jednak lwia natura pozostaje. Kuj, pazury, ręce, żadna broń. Dobrze, dobrze, najsu. Idealny moment. To przechodzimy teraz okami. Czujesz to ostrze na swojej szyi. Czujesz tą narastającą wściekłość zupełnie jak wtedy. Czujesz swoją dumę zgniecioną na milion kawałków. I parszal! Chcesz przejąć kontrolę nad odpisem? Yuri zdecydowanie jest wściekły. A tyle wściekły, że w tym momencie już go nie obchodzi, co się stanie dalej. Ta kobieta mnie zagraża, więc wycedza tylko przez zęby. Skoro jestem dla ciebie potworem, to się nim stanę. I w tym momencie jego ciało zaczyna pokrywać się łuskami, a jednocześnie włosy stają się dłuższe, jakby też zaczęły pokrywać jego ciało. Śnieżno-białe, wręcz wydają się być puchem. Ale to nie tylko to, bo nagle staje się tłuszczy. Liny, myślę, że nie wytrzymują tego. Po prostu pękają, kiedy on wydłuża się, rozciąga i zaczyna się wić po pokoju. Jak duża jest twoja prawdziwa forma? Ona nie jest jakoś wielka, ale jest. Można powiedzieć, że to jest Yuri długości razy 4, więc jest po prostu długi. Czyli jakieś 6 metrów. Tak, około 6 metrów. Wiesz co? Nie zdawałeś sobie sprawy nawet w jak małym pomieszczeniu się znajdujesz. I że było wielkości co najwyżej jakiejś szopy na narzędzia. Drzwi, ściany rozpadają się niczym domek z kart, podczas gdy ty rośniesz, a sama osoba jest pośrodku twojego poskręcanego ścielska. Myślę, że to czuję i się chcę wokół niej obwinąć. Proforma, poproszę o ten rzut na wolę. Okej. Jest parszal, wreszcie mi się udał wrzut na volatile. Tak, o jedno oczko! To jest cudowne. Nienawidzę moich rzutów. Przepraszam, to jest cudowne, okej. Okay. Ja się zastanawiam, czy faktycznie nie wejść tutaj w mroczne ja. W końcu oni pewnie nie przyszli. Ich tutaj nie ma. Zostałem sam i się boję. Yamada, który miał być naszym opiekunem, który miał nas chronić? To chyba jakiś żart. A Kibo? Kibo przecież mi obiecywał. Gdzie on jest? Oni mnie po prostu zostawili. Zaczynam moim wielkim cielskiem w tym momencie miażdżyć tę osobę, a przynajmniej podduszać. Na pewno nie chcę, żeby już więcej mnie skrzywdziła tym sztyletem, czy czymkolwiek, co miała. Tak, czujesz jej oddech przyspieszony, czujesz, jak próbuje ledwo odepchnąć się, jak tylko może, ale widzisz też, że absolutnie nie daje rady. Czujesz, że możliwe, że zaraz straci przytomność. Myślę, że układam się w ten sposób, że góruję nad nią, starając się spojrzeć wreszcie na nią porządnie. Bo chcę widzieć jej strach. Wiesz co? Nie
ma tam strachu, ale widzisz zaskoczenie. Osoba nie podejrzewała, że potrafisz zmienić się w smoka. W sumie do niedawna jeszcze ty też tego nie podejrzewałeś, więc jakikolwiek wywiad by nie miała, na pewno nie był przynajmniej aż tak świeży. Yuri zaczyna się lekko wahać, bo jeżeli faktycznie ją w tym momencie zmiażdżył, czy też udusił, to stałby się tym potworem. To, że wygląda w tym momencie jak potwór, to, że go nienawidzą, faktycznie na nią patrzy i tak rzuca ładnie tymi słowami, które ona wcześniej powiedziała. Jak widać, z rodem Okami nie trzeba się liczyć. I po kolejnym, takim mocniejszym uścisku puszcza ją i chce uciec jak najdalej. W którą stronę będziesz się kierować? W jedyne miejsce, w którym Yuri w tym mieście czuł się dobrze. Wodospad. Itsuki! Co? Tak czekasz na stara, aż wróć przebrany, żeby wziąć, poszukać tą mapę. Wyglądasz przez okno i widzisz przylatującego smoka. Gdzieś tam w oddali, w sensie przynajmniej masz wrażenie. To wygląda jak smok. Czy smoki nie były tylko w legendach? No smoki są w legendach, ale wiem, że taki smok żyje wśród nas i przyznał nam się do tego. Itsuki by chciał, żeby to był właśnie Yuri. Cały i zdrowy. Widzisz, że... Kurczę, ale skoro ty go widzisz, to znaczy, że inni też go widzą. O matko, całe miasto, kurczę, wie, że przyleciał smok przez miasto. Ale jak... Dlaczego on się oddala od szkoły? Dlaczego on leci zupełnie... Dla Itsukiego teraz jest nieważne, że pół miasta widziała tego smoka. Jest Yuri, on leci gdzieś. Trzeba go jak najszybciej do niego... Dobiec, trzeba go znaleźć. Tak, leci w rejony twojej świątyni. Nie będzie Itsuki czekał na Stara, tylko wyleci i zacznie krzyczeć: Star, Star, gdzie jesteś? Chodź! Jak Star tylko słyszy, że Itsuki go woła, to wybiega w spodniach ledwo założonych, koszula rozwalona. Dopiero wiesz, wziął tą koszulę, usłyszał, że wołasz, to tylko z rękawy próbuje tak wybiec z pokoju, zakładając te rękawy. Co, co? Starkus... Smok przeleciał nad miastem. Kieruje się w stronę świątyni. To może być Yuri. Musimy tam pobiec. To biegiem. Wybiegacie. I słyszycie na dworze. Biegnąc w tamtą stronę, widzicie otwarte drzwi od zewnątrz do biura Yamady. Jego personalne wyjście na ogród. Słyszycie odgłosy walki. O cholera, ktoś tu jest. Tak, Star się natychmiast też zatrzymuje. I Itsuki tak samo, słysząc te odgłosy. Kibo? Gdzie jest Kibo? Zobaczmy, co się dzieje teraz w środku. Ta istota, ta osoba o kościstych skrzydłach przeleciała właśnie przez biurko na drugą stronę. Z mojego gardła dobywa się głuchy, niski warkot. Ja nie jestem już w stanie artykułować słów. Moje oczy zalewa czerwień, wściekłość, zabić. Tylko to jedno jest w moich myślach. Zabić. Zabić tych wszystkich, którzy niszczą twierdzę. Zabić ich wszystkich. I rzucam się na tą istotę. Nawet nie usłyszałeś wołania Kibo z ogrodu. Nawet jakbym usłyszał, nie obchodziłoby mnie to. Cały czas od początku... Odkąd się obudziłem, kołacze mi się po głowie, że coś tu jest nie tak, że coś przeoczyłem. I chyba właśnie zdaję sobie sprawę z tego, co przeoczyłem. Ani przez chwilę nie poczułem na terenie twierdzy żadnej obcej osoby. Tu nie było nikogo obcego. Nawet przez chwilę nie było nikogo spoza szkoły. A to znaczy, że ktoś jest zdrajcą. A najłatwiej pozbyć się zdrajcy, zabijając wszystkich. Poproszę rzut na wolatrę. Kurwa. Siedem! Ach, te twoje plus jeden. Ach, te moje plus jeden.
Wiesz co, 7 to ja myślę, że to będzie taki bitewny impas, w sensie obrażenie za obrażenie. On cię ciachnął, przeciął twoje ubranie, słyszysz jakieś inkantacje w nieznanym języku, ale co zdołasz zrobić? Co zdołam zrobić? Chcę to schwytać, złapać, łatwiej będzie rozszarpać. Jak będzie w moich rękach, z bliska będzie łatwiej to spalić. Tak, udaje ci się pochwycić dłońmi za jego ramiona, tak, żeby nie był w stanie sięgnąć cię już więcej tymi sierpami. Stoisz twarzą w twarz z o wiele przystojniejszym, pofarbowanym Teo? To tylko potwierdza moje podejrzenia. Ta poświata księżyca, czy to ona z nim to robi? Czy to jest on? Czemu jest cały czerni z kościami pomalowanymi na jego ciele? Może coś takiego przechodzi mi przez myśl, ale jest myśl, która przykrywa to taką falą, jak przypływ. Czemu mnie zaatakował? I już nie mam żadnych wątpliwości. Itsuki, Star, słyszycie dalszą ciachanie się, tak jakby właśnie świst ostrzy dochodzący właśnie z tego otwartego pokoju. Co robicie? Itsuki na pewno poszedłby sprawdzić, kto walczy, ale nie poszedłby bezbronny, więc jeśli byśmy przechodzili przez pokój Yamady, taki przejściowy, czy to jest po prostu już wejście do pokoju bezpośrednio? Wejście do pokoju bezpośrednio. Więc rozglądałby się i poszukał czegoś, co mógłby użyć w jakiejś konfrontacji, żeby nie iść pustymi rękami. Star, musimy to sprawdzić. Tak, zdecydowanie. I chwyta po prostu coś, czym może się bronić, zanim tam wejdzie. Chcesz sobie rzucić na to, co to jest? A co to byłby za rzut? Dark. Rzut na szczęście. Ja myślę... To jest taki rzut na szczęście właśnie. Chyba, że bierzesz coś z common items typu kij leżący na ziemi, badyl, kamień. No właśnie, jeśli to jest korytarz, to coś musi tu być. Może na ścianach coś wisi, nie wiem, cholera. Jaki korytarz? Nie ma. To jest bezpośrednio wejście do pokoju Yamady. To jest jego wyjście prywatne na ogród. Z gabinetu. Tam nic nie ma pomiędzy ogrodem, a tym gabinetem. To wpadam do środka. Będę się martwić później. Star się nie zastanawiał nad zabraniem czegoś. Ma latarkę w razie czego, może tą latarką uderzyć. Też wpada tam do środka. Widzicie, jak Kibo stoi w zwarciu z jakąś czarną postacią o białych kościach, o kościanych skrzydłach, wielkich kościanych skrzydłach. Wygląda, jakby walczył z samą śmiercią. Chłodna ocena sytuacji, czy jest się jak tutaj obronić, jak zaatakować, czym zaatakować? Rozbiegane oczy, świecące w ciemności, zdążyły obaczyć was spojrzeniem. Ej, czy to jest... Ale... Star, ty jesteś pewien, że to jest po prostu Teo. Jakoś może ta postura, ta postawa walki? Może te spodnie? Coś ci w nim... Zwróciłeś uwagę na drobny szczegół, który sprawił, że rozpoznajesz go. Itsuki, zaraz. Przecież to nie może być... Nie. Przecież Teo-kun? I w tym momencie, jak sobie to uzmysławiasz, dostań jedno obrażenie na zasadzie mentalnej. Po prostu. Ze względu na to, że to był dla ciebie niczym cios zadany z pięści prosto w twarz. Co jak co, ale nigdy nie sądziłeś, że kiedyś będziesz musiał stanąć naprzeciwko niego na serio. Teo senpai? Co się dzieje tutaj? Wy się pozabijacie! I Star chce, bo widzi właśnie, że są naprzeciwko siebie i oni się tak faktycznie pozabijają, chce wziąć swoją koszulę, która tak wisi na nim właściwie na rękach, sobie tak dookoła przerzucić i narzucić na te skrzydła i odciągnąć go od... Dobrze, wykonamy na to jakiś rzut. Pewnie wola. Tak? Kto jeszcze robi? Ja chcę najpierw usłyszeć wszystkie deklaracje. To bolało. To bardzo zabolało Itsukiego to, co zobaczył. Ktoś, kto mu już zaczął ufać, na kim mu zaczęło zależeć, właśnie obraca się przeciwko nam.
i pokazuje swoją prawdziwą stronę. Jest zagrożeniem, jest kimś, kto chce nas zranić i Cuki może w pierwszej reakcji na pewno ta ręka mu zadrżała i chciała wypuścić. Nie wiem, czy złapał cokolwiek, czy po prostu stoi jak wryty, ale na początku się zawahał, nie chciał go zaatakować, ale po chwili zrozumiał, że znowu ktoś chce go skrzywdzić. Ktoś, kto wydał mu się bliski. Słysząc to, co Startam krzyczy w kierunku Teo, to Itsuki też będzie chciał zwrócić uwagę Teo na siebie i co robisz, tak? Czemu atakujesz Kibo? Nie zaatakuje go. Tylko po prostu zacznie w jego kierunku krzyczeć, się dopytywać, co robi, czemu to robi. Kibo nawet chyba nie do końca zwraca uwagę na osoby, które pojawiły się w pomieszczeniu. Jedyne, na czym jest się w stanie skupić, to ta postać trzymana w tym momencie w rękach. Ta postać, która chwilę temu mnie zaatakowała. I przecież przez niego nie żyje Shinjiro. Zniszczyć, rozszarpać! I będę próbować rzeć ogniem prosto w twarz. Dzieje się w tym momencie kilka rzeczy. A mianowicie już jesteście przygotowani do wytoczenia swoich najcięższych dział. Ale Kibo, nagle flash światła atakuje, oślepia cię. Przez to automatycznie z zaskoczenia puszczasz, bo ślepniesz, po prostu w ułamku sekundy ślepniesz. I myślę, że chwyciło to także Stara, który próbował właśnie zarzucić koszulę. No też zostaje oślepiony i koszula czuje, jak spada mu na jego własną twarz. A tuż w ułamku sekundy pojawia się twarz zbliżona, bardzo, bardzo blisko, który chwyta cię, ale po chwili puszcza, odlatując. Więc przeleciałeś kilka metrów. Jednak możesz upaść na nogi, bo nie byłeś wysoko. Zostajecie we trójkę. Kibo, przez jakiś czas nie możesz spojrzeniem wrócić do siebie Star tak samo. A ty, Itsuki, czujesz się, jakby spojrzał ci w samą głębię twojej duszy. To wiercające się białe tęczówki sprawiły, nawet na samą myśl, przechodzi cię dreszcz po plecach. Nigdy nikomu nie pozwoliłeś w siebie wejrzeć tak głęboko, a tu i teraz on to zrobił tak całkowicie bez pozwolenia. On nie miał prawa. Okami! Wlatujesz z impetem w staw. W ten staw, który jest przy wodospadach. Ten staw, którym spędziłeś z tym, który macie gdzieś. Chcę wszystko zamrozić. Chcę, żeby to miejsce stało się takie jak moje serce. Żeby było z lodowe ciało. Nigdy nie oczekiwałam od nich zbyt dużo. Ale może nawet to było za dużo. I oni chcą być jakąś drużyną? Pomagać ludziom, kiedy nawet nie potrafią pomóc samym sobie. Ja chcę już tylko w tym momencie zasnąć. Tak. Zaczynasz mrozić cały staw od samego dna ku górze. Pomału układasz się na dno tego stawu i zamarzasz staw, wodospad, wplatając do góry się lodem wzdłuż dalej tej rzeczki, która tu płynie. Na wierzchni tego lodu wyrastają takie lodowe lilie. To była stara historia, którą kiedyś dosłownie raz tylko usłyszałam. Jak moja matka zakochała się w moim ojcu, gdy pokrył całą łąkę właśnie takimi kwiatami. Tylko raz ją usłyszałam, bo nigdy więcej moi dziadkowie nie chcieli o tym mówić, jak bardzo zbłądziła. Dla mnie to było piękne. Teraz myślę, że jest to ten symbol, który, jak się okazało, ona została odrzucona i ja w tym momencie tak samo się czuję. Chłopaki, odzyskujecie spojrzenie i widzicie Itsukiego, który jest kawałek dalej, mimo że nie słyszeliście nic poza... Usz! Onomatopeją.
Widzicie go stojącego jak wryty parę metrów za drzwiami. Co się tu do cholery dzieje? Odwracam się. Krwawa mgła nadal zasłania mi oczy. Zabić. Słyszycie tylko warkot. Tego nie da się zrozumieć. To nie są ludzkie słowa. To nie jest ludzki wyraz twarzy. Star, jak usłyszy to zabić, to tylko spojrzy w jego stronę i od razu przypomina mu się ten moment, gdy się na niego rzucił wcześniej Kibo i stwierdza, że to najlepszy moment, żeby jednak sobie nie być w jego pobliżu, więc zwiewa stamtąd. Słuchaliście Ryzyka Narracyjnego. Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym patronom Dżum Dżum, Mateuszowi Wyznawcy Greli, Marcie Hejdek, Andrzejowi Jagle, Pawłowi Kościelnemu, Michałowi Krzyżanowskiemu, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kacprowi Majksie, Natalii Neli, Michałowi Rogowskiemu, Slomkowi, Szaremu. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, zachęcamy oczywiście do wysłuchania innych naszych serii, a także do wspierania nas na wszelkie sposoby, do lajkowania na Facebooku, subskrybowania na YouTube i na Spotify, szerowania oraz do wspierania nas na Patronite. Dzięki za wszystko i do usłyszenia.